Środa, 10 października, Małgorzata Parys, witam i zapraszam na wydarzenia, a w nich m.in. Miał rekultywować teren, zakopywał niebezpieczne odpady. Były to grupy odpadów, między innymi gruz. Zamiast schroniska dla zwierząt powstanie fabryka asfaltu. Dlaczego nie konsultuje tego z mieszkańcami? W gminie Jerzmanowa, w miejscowości Jaczów, jeden z lokalnych przedsiębiorców zamiast rekultywować teren, na co miał pozwolenie, zakopywał tam niebezpieczne odpady. Kilkanaście kilometrów dalej, w miejscowości Modła, powstało kolejne nielegalne składowisko należące do tej samej osoby. W sprawie składowisk prokuratura prowadzi dwa śledztwa. Śledztwo w sprawie nielegalnego składowiska w Jaczowie prowadzi prokuratura okręgowa w Legnicy razem z Komendą Policji we Wrocławiu. Wątek składowiska w Jaczowie jest jednym z kilku wątków w większym śledztwie dotyczącym różnych nielegalnych składowisk. Z ustaleń prokuratury wynika, że w miejscu byłej żwirowni zakopane są niebezpieczne odpady. W toku tego śledztwa ustalono, jakie tam materiały były z tych odpadów składowane. Były to odpady tworzyw sztucznych, farb, lakierów, rozpuszczalników, które biegły ocenił jako odpady niebezpieczne. Dotychczas nie przedstawiono zarzutu. Cały czas trwają ustalenia w zakresie osób odpowiedzialnych za to nielegalne składowanie odpadów. Pozwolenie na rekultywację tego terenu dostał jeden z przedsiębiorców z Jaczowa od Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy czym w pozwoleniu jasno były określone odpady, jakimi mógł on rekultywować ten teren. Były to grupy odpadów, między innymi gruz, między innymi gleba, ziemia, w tym kamienie. Inne określone były kody, były wymienione 6 takich odpadów, którymi można to było robić. Natomiast w trakcie postępowania okazało się, że zostały tam zdeponowane odpady niebezpieczne, co już było niezgodne z kierunkiem rekultywacji. Nieoficjalnie wiadomo, że teren, na którym znajduje się nielegalne składowisko w Jaczowie oraz w miejscowości Modła, należy do tej samej osoby. Śledztwo w sprawie odpadów w Modłej prowadzi prokuratura rejonowa w Głogowie. W toku tego śledztwa oczekujemy w tej chwili na opinię Biegłego Ochrony Środowiska, który także był z prokuratorem na miejscu zdarzenia i badał odpady, które się tam znajdują. W tym przypadku przedsiębiorca nie uzyskał żadnych pozwoleń na składowanie tam czegokolwiek. Jeżeli chodzi o to wyrobisko, czyli Kurowice Modła, starostwo nie wydało żadnej decyzji, jeżeli chodzi o ten teren. Postępowanie administracyjne w sprawie składowisk wszczęły także władze gminy Jerzmanowa. Na terenie powiatu głogowskiego władze starostwa wiedzą o 3 nielegalnych składowiskach. To jest w Modłej, w Jaczowie i w Głogowie przy ulicy Południowej. Czy w Szklarach Górnych powstanie fabryka asfaltu zamiast schroniska dla zwierząt i dlaczego o zdanie w tej kwestii nikt nie zapytał mieszkańców? Takie pytanie zadał kandydat na wójta gminy Lubin w tegorocznych wyborach Marcin Białkowski. Nie może być tak, że w tak ważnej kwestii dotyczącej zdrowia mieszkańców nie przeprowadza się konsultacji społecznych, powiedział Białkowski podczas konferencji prasowej. Jak twierdzi Marcin Białkowski, obecny wójt gminy Lubin Tadeusz Kielan nie widział potrzeby konsultowania z mieszkańcami tematu powstania wytwórni asfaltu. Nie zlecił również wykonania raportu środowiskowego, by sprawdzić, czy fabryka negatywnie wpłynie na środowisko. Pytam się pana wójta, czy ma zamiar dać zgodę na tą fabrykę asfaltu i dlaczego nie konsultuje tego z mieszkańcami i czemu nie chciał raportu oddziaływania na środowisko. O taki raport dwukrotnie ubiegał się Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lubinie. Jego zdaniem należało zbadać m.in. przewidywaną emisję zanieczyszczeń i wiążące się z tym uciążliwości zapachowe. Mamy już jedną bombę ekologiczną w Kłopotowie i nie chcemy drugiej takiej bomby. Białkowski podkreśla, że nie jest przeciwny inwestorowi planującemu wybudować fabrykę asfaltu, nie zakłada, że będzie on łamał przepisy. Woli jednak dmuchać na zimne po tym, co działo i w dalszym ciągu dzieje się w Kłopotowie.
Nawet mieszkańcy Uchodze tutaj po Szklarach pytają mnie, czy to prawda, że coś takiego ma powstać. Dlatego chcielibyśmy, żeby wójt odpowiedział nam wprost, czy ma zamiar zrobić tą, wydać pozwolenie na tą fabrykę, czy nie. To jest produkcja mas bitumicznych, a tak naprawdę nie wiemy, jaki ma wpływ na środowisko naturalne, na zdrowie i życie mieszkańców. I dla nas, ja też chodzę, rozdaję ulotki, ponieważ jestem też kandydatką do Rady Gminy, tutaj z naszego regionu. I pytam się ludzi. Ludzie są bardzo zaniepokojeni, że nie było w ogóle przeprowadzonego, to, że nie ma raportu, ale tak naprawdę nie było konsultacji społecznych. A tak naprawdę gmina jest dla mieszkańców. Ona powinna dbać o dobro mieszkańców i o ich interes. W miejscu, w którym planowane jest powstanie wytwórni asfaltu, miało być schronisko dla zwierząt. Obrazy Brunona Podjaskiego odnalezione po latach w lubińskiej piwnicy są kradzione. Mówi podająca się za prawnuczkę malarza Beata Oberda. Kobieta przyjechała z Amsterdamu, gdzie mieszka na stałe, gdy dowiedziała się w mediach o odkryciu obrazów wartych około 500 000 zł. Beata Oberda zgłosiła się do naszej redakcji, gdy dowiedziała się w mediach, że ktoś odnalazł obrazy Brunona Podjaskiego. Kobieta mówi, że jest prawnuczką malarza i twierdzi, że informacje podane w mediach sprzed pół roku są nieprawdziwe, że obrazy zostały skradzione i należą do jej rodziny. Moja babcia ma w tej chwili 86 lat i uważam, że nie wiadomo ile jeszcze zostało, miejmy nadzieję, że dużo, że po prostu ma pamiątki po swoim ojcu. Przypomnijmy, przez około 20 lat kilkanaście obrazów leżało w jednej z lubińskich piwnic u starszej lubinianki. Ubezpieczyciel mieszkania Marcin Owczarek, prywatnie pasjonat historii sztuki, uświadomił dopiero kobiecie, że przechowuje cenny skarb. Obrazy namalował znany polski prymitywista Brunon Podjaski, nazywany drugim Nikiforem. Zaginiona kolekcja może być warta nawet 500 000 zł. Obrazy wystawiono na sprzedaż. Myślimy o tym, żeby te obrazy jakby ujawnić, żeby je sprzedać, żeby gdzieś one pojawiły się w opinii publicznej, w świadomości ludzi, że tak słynny prymitywista, tak słynny malarz był w Lubinie, mieszkał w Lubinie, tworzył i tutaj jest pochowany. Pani Beata specjalnie przyjechała z Amsterdamu do Lubina, by wyjaśnić całą sprawę. Po tylu latach ktoś odważył się, żeby zacząć po prostu opowiadać nieprawdziwą historię i próbować sprzedać nasze pamiątki rodzinne. Kobieta dodaje, że obrazy mają dla niej i jej rodziny wyłącznie sentymentalne znaczenie. Na pewno bym ich nie sprzedała, wypożyczyłabym je do muzeum, żeby te obrazy sobie po prostu stały, żeby ludzie mogli oglądać. Ja mieszkam w Niemczech, w Amsterdamie jest muzeum, w którym mój dziadek ma już swoją wystawę. Skontaktowałabym się z nimi i po prostu, żeby do tej wystawy jeszcze coś dołączyli. Marcin Owczarek nie zgodził się na wypowiedź do telewizji, dopóki sprawa się nie wyjaśni. Poinformował jedynie, że osobiście trudno mu uwierzyć w nagłe odnalezienie rodziny, skoro obrazy przez 20 lat były u starszej mieszkanki Lubina, a o rodzinie do tej pory słychać nie było. Sprawę Beata Oberda zgłosiła na policję. Muszę powiedzieć, że policja lubińska naprawdę szybko pracowała wczoraj. Pan, który zajmował się tym wszystkim, okazało się, że udało mu się zdobyć adres pani, kto to jest i prawdopodobnie obrazy w całej kolekcji, czyli 17 obrazów, zostały skonfiskowane wczoraj już. Komenda Powiatowa Policji w Lubinie nie chce w tej sprawie się wypowiadać. Oficer prasowy Sylwia Serafin przyznała jedynie, że sprawa jest bardzo delikatna i obecnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Obrazy zostały zabezpieczone, choć już kilka sztuk zostało sprzedanych. Policja musi między innymi ustalić, czy pani Beata jest rzeczywiście wnuczką Podjaskiego, a także ustalić, w jaki sposób obrazy znalazły się u starszych lubinianki. Łamią stereotypy i swoją aktywnością zawstydzają niejednego młodzieńca. Mowa o seniorach z powiatu lubińskiego, którzy w Centrum Kultury Muza obchodzili swoje święto. Z okazji Powiatowego Dnia Seniora przygotowano występy artystyczne i drobne upominki. Powiatowe Dni Seniora w Centrum Kultury Muza w Lubinie obchodzono już po raz 9. Z tej okazji seniorzy przygotowali występy artystyczne, które zaprezentowali na scenie. Były nie tylko tańce, ale i kabaret. Jeżeli będziemy w stanie w dniu dzisiejszym dać nieco radości, nieco wrócić do wspomnień,
Myślę, że będzie to ciekawe spotkanie i będzie to ciekawe przeżycie dla seniorów mieszkających w Lubinie, a także w całym powiecie. Przebywanie w gronie właśnie emerytów, rencistów sprawia mi ogromną przyjemność, bo ta atmosfera jest tak ciepła, tak radosna, jest tyle pogody ducha, że to jest wszystko, to jest to, z czego czerpię i czego się uczę. Współcześni seniorzy łamią stereotypy i nie zamykają się w domu, wręcz przeciwnie, kalendarz zajęć mają wypełniony po brzegi. Korzystają m.in. z oferty Uniwersytetu Senioralnego i Domu Dziennego Pobytu Senior w Lubinie. Te szachy są później tutaj w tym, w ranczu są pod te kuli rzucają, czy jak się nazywa, no i tam też szachy, no i takie różne. To są zawody po prostu, są nagrody. Ja na przykład nie za bardzo tam spędzam taki czas, tylko chodzę na tańce, więc nic nie robię. Czyli taki tak aktywnie na sportowo. No i na wszystkie tam, na co zapraszają, to idziemy. Tak jak tu koncerty, nie koncerty, no idziemy wszędzie. Ja bardzo popieram dziedzinę sportu, to znaczy piłkę ręczną, nożną i bardzo lubię kleić pierożki, pomagam, bardzo bym chętnie też pomagała cały czas, bo bardzo to uwielbiam. No i wydaje mi się, że senior to jest bardzo fajna sprawa dla nas seniorów. Jesteśmy tak wypoczęci psychicznie, fizycznie. Gotuję i pierę, jest sprzątem. Wszystko, co trzeba, zakupy zrobi, wszystko. Należę do zespołu Leśnego w Raszówce. No i mamy co tygodnia próby, wstępy. Tu i tam, po miejscowościach też jeździmy. We Wrocławiu byliśmy. Także tak spędzam czas. Codziennie o 10 godzinie u mnie jest kawiarnia otwarta. Przychodzą koleżanki, sąsiadki. I od godziny 10 do 11 i się rozchodzimy. Nie nudzę się wcale i przychodzę tu, jestem zadowolona do seniora. Co sobota na zabawie. No, także bardzo miło spędzam czas. Są to naprawdę uroczystości związane z wydarzeniami wynikającego z kalendarza imprez. Wiem, że teraz będzie bardzo uroczysta gala z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, ale to są również spotkania wigilijne, spotkania na powitanie, na pożegnanie lata. Naprawdę mogłabym tu wymieniać bardzo, bardzo dużo różnych uroczystości, w których Państwo uczestniczą. Seniorzy służą również dobrą radą dla młodszych mieszkańców powiatu lubińskiego i podpowiadają, jak powinni żyć. Trzeba być takim prawdomównym, po pierwsze prawdę mówić i oczywiście cieszyć się ze wszystkiego. Jak obojętnie jakie to jest zajęcie, obojętnie jaki jest obowiązek, zobowiązanie, cieszyć się z tego życia uczciwie i zawsze mówić prawdę. To się zawsze wychodzi tak na prosto. Praca. Musisz pracować. Nie będziesz pracowała, to później na stare lata będziesz miała cienko. A ja ciężko pracowałam, jak byłam młoda i teraz mam super. Z okazji Powiatowych Dni Seniora każdy uczestnik tej wyjątkowej uroczystości otrzymał drobny prezent, pachnącą herbatkę na jesienne wieczory. To już wszystkie informacje w dzisiejszych wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.